promieniowanie jonizujące, czyli takie promieniowanie, które w zetknięciu z materią powoduje powstanie w niej ładunków elektrycznych, ma kilka typów. Podstawowe to promieniowanie alfa w postaci strumienia jąder helu, promieniowanie beta w formie strumienia elektronów lub pozytonów, promieniowanie gamma, które z kolei przybiera postać fali elektromagnetycznej. Ważną cechą promieniowania jonizującego jest jego przenikliwość. Najmniej przenikliwe jest promieniowanie alfa. Może je zatrzymać kartka papieru. Skuteczną barierą dla promieniowania beta z kolei jest na przykład arkusz aluminium. Najbardziej przenikliwe jest promieniowanie gamma. Może ograniczyć je na przykład gruba warstwa ołowiu. Miarą wielkości narażenia człowieka na działanie promieniowania jonizującego jest m.in. dawka skuteczna. Dawka skuteczna określa stopień narażenia całego ciała na promieniowanie nawet przy napromieniowaniu tylko niektórych partii ciała. Jednostką tej dawki jest siwert. Używane są pochodne jednostki, milisiwerty i mikrosiwerty. Uznaje się, że dawka jest mała, jeżeli nie przekracza wartości około 100 milisiwertów. Duże dawki to dawki rzędu kilku i więcej siwertów. Roczna, całkowita dawka skuteczna promieniowania jonizującego otrzymana przez statystycznego mieszkańca Polski w 2022 roku to 4,39 milisiwerty. Blisko 2,6 milisiwertów pochodziło od źródeł naturalnych. Ponad 1,8 milisiwerta to dawka otrzymana podczas diagnostyki medycznej. Średnia roczna dawka promieniowania z elektrowni jądrowych na Ziemi to mniej niż 0,001 milisiewerta. A podczas lotu na trasie Warszawa-Chicago otrzymujemy 0,04 milisiewerta. Do takich dawek nasz organizm jest przyzwyczajony. Jednak przyjęte w zbyt dużej ilości dawki promieniowania jonizującego mogą uszkadzać żywe komórki, powodując negatywne skutki dla zdrowia. Jakie są podstawowe zasady ochrony przed negatywnym wpływem promieniowania jonizującego? Zasada pierwsza. Im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania, tym mniejsza dawka. Zasada druga. Im dalej od źródła promieniowania, tym bezpieczniej. Zasada trzecia. Stosowanie osłon, które mogą częściowo lub całkowicie pochłonąć energię promieniowania. Im grubsza i cięższa osłona, tym skuteczniej pochłania promieniowanie. Dobrą osłoną może być na przykład gruba ściana lub płyta z ołowiu. Zwiększaj swoją wiedzę o promieniowaniu. Po więcej szczegółów zapraszamy na www.gov.pl/web/paa.